Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku zyskuje nowe życie. Innowacja całego ośrodka realizowana jest w ramach dużego programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego. Na tym obiekcie skończymy całe przedsięwzięcie, ale to nie tylko nasze cztery obiekty, czyli drugie LO, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum imienia Hallera w Owidzu i kończymy ten program tu w Szpęgawsku. Ja się raduję bardzo, bo mamy niższe koszty eksploatacyjne wszyscy na tych obiektach. W ramach projektu zostanie zmodernizowane 26 budynków. Obecnie prace zostały zakończone na 24 budynkach. W tej chwili prace toczą się w DPS-ie i w budynku Starostwa Powiatowego. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku założono w 1962 roku. Od 2007 roku posiada zezwolenie na działalność domu na czas nieokreślony. Teraz przechodzi gruntowny remont, po którym zapewni swoim podopiecznym jeszcze większy komfort. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku jest domem przeznaczonym dla osób przewlekle chorych psychicznie. Jest to największa tego rodzaju jednostka w województwie pomorskim. Obecnie przebywa w niej 216 mieszkańców, pracuje 140 pracowników. Zajmujemy się tworzeniem domu dla tych naszych tutaj osób przebywających, czyli zadania z usług bytowych, wspomagających, usprawniających, cały dział terapeutyczno-rehabilitacyjny, kuchnia. Wszyscy pracujemy na to, żeby mieszkańcy nasi czuli się tutaj jak w prawdziwym swoim takim rodzinnym domu. Przewidziane jest wykonanie dwóch zestawów pomp ciepła o mocy około 150 kW na jeden zestaw. Jeden zestaw jest montowany w budynku dworku, który jest za nami. Drugi zestaw jest montowany w pawilonach, który będzie obsługiwał trzy budynki. Wykonanych dodatkowo jest źródło dolne, czyli po 25 odwiertów po 100 metrów na jeden zestaw pomp ciepła. Koszty wykonania pomp ciepła tych dwóch zestawów kształtuje się w kwocie 1 100 000. Oprócz polepszenia komfortu oraz wyraźnych oszczędności, wdrożone inwestycje to przede wszystkim projekt proekologiczny. Dzięki temu tylko w największe mrozy będziemy musieli dołączyć dodatkowe źródło ciepła, którym docelowo ma być gaz, który jest tutaj do nas prowadzony. Spowoduje to dwie rzeczy. Po pierwsze, taką najprostszą oszczędność finansową, ale dla nas równie ważną, a może w perspektywie nawet i ważniejszą, wielką oszczędność ekologiczną. Znaczy, takie budynki emitują ogromne ilości CO2. Dzięki temu, że będziemy mieli odnawialne źródło ciepła, tego CO2 nie będzie. To jest czysta, absolutnie czysta energia, co jest bardzo ważne. Choć to już końcówka projektu, mamy nadzieję, że w przyszłości tak proekologicznych i ekonomicznych rozwiązań będziemy obserwować coraz więcej. Polecamy również zobaczyć Święto Wolności i Solidarności w powiecie starogardzkim oraz pracę nad strategią Pomorskie 2030. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.